Andrzej Kozak, trener Salwatorii Weń Kraków. Jest progres i to było widać. To mówili kibice, to mówili ludzie, którzy znają się na tym sporcie. Skąd ten progres? Praca, praca, jeszcze raz praca. Zawodnicy pracowali. Pracowali bardzo ciężko. Niejednokrotnie rezygnowali z własnych przyjemności, jakichś wyjazdów wakacyjnych. To jest ich wysiłek, ich hektolitry potu wylane na tym boisku czy na obozach. Co będzie sukcesem w tym sezonie? Jakie są cele na ten sezon? Na pierwszym treningu od razu głośno powiedziałem: panowie, będziecie mnie kleli, będziecie mnie przeklinać, będziecie mnie nazywali od katów, będą was nogi boleć, będziecie schodzić tyłem ze schodów, ale ja chcę walczyć o medal i musimy to ciężko pracować. Kolor, będziemy się wtedy martwić, znaczy nie martwić, będziemy wtedy celować w kolor, jak będziemy w czwórce. Celem w tej chwili jest wejście do czwórki. Jarek Tomcik, musimy zdobyć medal, bo grać o piątej, ósmym miejsce to nic nie da, jest ekipa piąta czy ósma. Liczy się medal, a wiesz co, jak jest ekipa piąta, to jest tak samo jak ósma, nie ma za to nic. To jest tylko dla sponsora, ale sponsor będzie zadowolony, jak będzie medal. Nazywam się Grzegorz Falk, jestem zawodnikiem drugiej linii Juvenii Kraków. Piąte miejsce, czyli tak jak w poprzednim sezonie, będzie uznane w klubie za porażkę? Juvenia gra dopiero od 5 lat w pierwszej lidze. My się cały czas uczymy, staramy się stworzyć mocny ośrodek rugby w Polsce, na południu Polski. Na pewno nie będzie to dla nas porażka, natomiast mamy apetyty na czwarte miejsce, bo stać nas na to. Leszek Samuel, prezes Juvenii. W tej chwili jest taka sytuacja, mamy bardzo silną drużynę pierwszą, natomiast jest to taka trochę piramida niestety postawiona na głowie. No. Może nie sama ta podstawa, bo ta podstawa, te najmłodsze roczniki, to jeszcze u nas jako tako to wygląda. Mamy niezłą pracę w żakach i w mini żakach, czyli gdzieś tam 9-10-11-latkowie. Natomiast już wyżej jest gorzej. Już z młodzikami jest lekki problem. Kadetów się jeszcze tak sztucznie trochę tworzy. W juniorach już jest zupełny dołek i potem jest ta pierwsza drużyna. Tutaj musi się coś poprawić na pewno. Mało tego jest. Jakiś pomysł, żeby to zmienić? Jest pomysł zacieśnienia współpracy ze szkołami, bo chcemy się tak trochę wzorować na Lublinie, bo mamy tu z Lublina wielu ludzi, mamy trenera, mamy paru zawodników, którzy tam się szkolili. Ten ich model szkolenia możemy próbować powtórzyć. Musimy wierzyć w to, że nam się tą drużynę uda zbudować kadecką, a jak pójdzie dobry kadet, to i potem junior się zrobi, a młodzicy też będą widzieć, że jest szansa w dobrej drużynie na olimpiadzie zagrać. I myślę, że to w ogóle uzdrowiłoby sytuację w szkoleniu. Chłop, który gra w rugby, to jest jego życie, nie? To nie ma jak w futbolu. Sam popatrzysz, jak ty kibice kibicują, nie biją się, nic nie ma tu, nie ma tu złości dla kibiców, wieś co, a ty młody ludzie, to przyciąga na rugby, bo widzi tą walkę na boisku, a nie w kibicach.